Cześć, witam wszystkich. Zgodnie z tym, na co się umówiliśmy na Discordzie, kontynuuję serię z ciekawymi dokumentami źródłowymi. Osobiście uważam, że to też jest najlepsza seria, ale myślałem, że was nudzi. No w każdym razie jest taki dokument, który nie jest dostępny w języku polskim. Z tego co kojarzę, nigdy nie doczekał się żadnej publikacji ani tłumaczenia. O dziwo, jest on nawet trudno dostępny nawet na Zachodzie. O tych wspomnieniach się po prostu zbyt wiele nie mówi. Są to pamiętniki Ribbentropa. Ribbentrop spisał te pamiętniki w Norymberdze, na krótko przed swoją śmiercią. Pisał szybko, dlatego brakuje im stylu. Niektóre fakty się powtarzają. Pisał szybko, bo zbliżała się śmierć. A on chciał pozostawić dla potomnych swoją wersję wydarzeń. Należy pamiętać, że to jest jego wersja wydarzeń, aczkolwiek bardzo cenna. Jego relacja wydarzeń pod kątem negocjacji z Polską, planów Hitlera wobec Polski i wydarzeń, jakie miały miejsce na krótko przed wybuchem wojny w 1939 roku. Ribbentrop relacjonuje tu wiele zagadnień, które od dekad są żywe w naszej historii i daje na nie pogląd z punktu widzenia MSZ Niemiec. Człowieka, który obok Hitlera kształtował te relacje i osobiście kontrolował wszystkie spotkania z Beckiem i z Polakami. W tym kontekście, w kontekście Polski, wydawało mi się, że może was zainteresować jego relacja. Jest to naprawdę fascynujące. Od tej pory wszystko, co usłyszycie, są to słowa Joachima von Ribbentropa, ministra spraw zagranicznych III Rzeszy. Trwały negocjacje polsko-niemieckie. Od 1919 roku mniejszości narodowe były przyczyną sporów i tarć między oboma państwami. Nawet zwycięzcy w Wersalu mieli wątpliwość co do ustalonej przez nich granicy polsko-niemieckiej. Lloyd George przygotował 25 marca 1919 roku memorandum, w którym ostrzegał konferencję pokojową przed wycofaniem spod kontroli Niemiec większej ilości Niemców niż było to absolutnie konieczne. Nawet Clemenceau zwrócił uwagę polskiemu premierowi Paderewskiemu, że arbitralnie wytyczona w Wersalu granica oznaczała dla Polski etniczną hipotekę. Główne mocarstwa wersalskie zgodziły się na cesję terytoriów niemieckich na rzecz Polski tylko pod warunkiem zawarcia i przestrzegania traktatu mniejszościowego. Polska przyjęła ten traktat 28 czerwca 1919 roku, ale następnie naruszyła go poprzez systematyczne działania degermanizacyjne. Również Gdańsk znajdował się pod silną polską presją. Nic nie zmieniło się nawet w wyniku polsko-niemieckiego traktatu z 1934 roku. Raz po raz udowadniano, że Piłsudski miał rację. Cytując, twierdził on, że antyniemieckie nastawienie, które naród polski przyjął przed tysiącem lat, bardzo utrudni realizację pożądanej polityki pojednania. Należy też przypomnieć, że w czasie rozmów przedwstępnych, które doprowadziły do deklaracji polsko-niemieckiej ze stycznia 1934 roku, deklaracji o niestosowaniu przemocy, Niemcy wyraźnie zastrzegły, że zamierzonego porozumienia nie należy interpretować jako uznania przez Niemcy granicy Polski. Porozumienie miało być raczej podstawą do rozwiązania wszystkich problemów, także terytorialnych. Niemieckie nadzieje pokładane w umowie z 26 stycznia 1934 roku zostały zawiedzione. Ważne kręgi polskie traktowały porozumienie jedynie jako środek do bardziej energetycznego forsowania działań degermanizacyjnych. I tak we wrześniu 1934 roku Polska powiadomiła Ligę Narodów, że nie będzie już współpracować przy realizacji porozumienia o ochronie mniejszości, a Wielka Brytania i Francja, gwaranci porozumienia, złożyły jedynie formalne protesty dopiero w 1937 roku, po długich negocjacjach, które Polacy często sabotowali. W końcu udało się uzgodnić polsko-niemiecką deklarację o ochronie mniejszości, ale i związane z tym oczekiwania nie zostały spełnione. Adolf Hitler chciał jednak zawrzeć formalną ugodę z Polską i polecił mi w październiku 1938 roku prowadzić negocjacje z polskim ambasadorem
w celu uregulowania wszystkich nierozstrzygniętych kwestii. Zaprosiłem więc ambasadora do Berchtesgaden i 24 października odbyliśmy pierwszą rozmowę na temat Gdańska i skomplikowanego problemu korytarza. Lipski wyraził najpierw pewne życzenia swojego rządu dotyczące Rusi, które obiecałem zbadać. Następnie przeszedłem do wielkich i ogólnych problemów, dla omówienia których zaprosiłem go do Berchtesgaden. Powiedziałem, że na tym etapie chcę poruszyć te problemy całkiem poufne, a treść naszych rozmów przeznaczona jest tylko dla ministra spraw zagranicznych Beka, jego samego i mnie. Prosiłem, aby zdawał relację Herbeckowi ustnie, gdyż w przeciwnym razie mogłyby nastąpić przecieki do prasy. Lipski obiecał, że tak zrobi. Następnie powiedziałem, że nadszedł czas, aby wyeliminować wszystkie punkty tarcia między Niemcami a Polską i w ten sposób ukoronować wysiłki pojednawcze rozpoczęte przez marszałka Piłsudskiego i Führera. Jako przykład podałem nasze stosunki z Włochami. Tam Führer zrzekł się raz na zawsze wszelkich roszczeń do południowego Tyrolu, ponieważ był głęboko przekonany o konieczności całkowitego uregulowania sprawy. Do podobnego porozumienia dążyliśmy również z Polską i było ono zgodne z naszą polityką nawiązywania dobrych stosunków z sąsiadami. Wspomniałem też o możliwości zawarcia jasnych porozumień z Francją poza zrzeczeniem się przez Niemcy roszczeń do Alzacji i Lotaryngii. W tym czasie pracowaliśmy nad francusko-niemieckim paktem o nieagresji, który został podpisany w grudniu w Paryżu. Następnie nakreśliłem mój obraz rozwiązania problemów z Polską. Był on następujący. 1. Wolne miasto Gdańsk powinno wrócić do Niemiec. Gdańsk był niemiecki, zawsze był i pozostanie niemiecki. 2. Przez korytarz należy wybudować eksterytorialną autostradę i wielotorową linię kolejową. 3. Polska powinna otrzymać eksterytorialną drogę lub autostradę i linię kolejową oraz wolny port na terytorium Gdańska. 4. Polska powinna mieć zagwarantowany rynek zbytu dla swoich towarów na terytorium Gdańska. Kolejno 5. Oba narody powinny uznać swoje wspólne granice. Można też rozważyć gwarancje terytorialne. 6. Umowa polsko-niemiecka miała być przedłużona do 25 lat. No i 7. Do umowy należało dodać klauzulę konsultacyjną. Lipski był bardzo powściągliwy i odpowiedział, że najpierw musi złożyć raport panu Beckowi. Ale powiedział, że Gdańsk nie może być, podobnie jak Zagłębie Sary, uważany za wytwór Wersalu. I aby spojrzeć na sprawy we właściwej perspektywie, trzeba przestudiować historię Gdańska. Poprosiłem go, aby nie dawał mi odpowiedzi od razu, ale aby jak najszybciej złożył raport Beckowi. Zwróciłem uwagę, że również Führerowi niełatwo będzie wyjaśnić niemieckiemu narodowi swoje ostateczne wyrzeczenie się korytarza pomiędzy Prusami Wschodnimi i Niemcami. Tu trzeba było myśleć w kategoriach stuleci. Gdańsk oczywiście był i pozostanie niemiecki. I tak w trakcie rozmowy zaprosiłem Becka do przyjazdu do Niemiec, którego termin miał być ustalony w odpowiednim czasie. Po powrocie Lipskiego z Warszawy odbyliśmy drugą rozmowę 17 listopada. Złożył on raport Beckowi i był teraz w stanie przekazać reakcję ministra. Lipski przygotował wówczas kartkę, z której odczytał część swoich instrukcji. Minister uznał, że wcześniejsze porozumienie polsko-niemieckie w zasadzie zdało egzamin. Kryzys czeski pokazał, że porozumienie polsko-niemieckie zbudowane jest na trwałych fundamentach. Polityka polska pomogła Niemcom w zdobyciu Sudetów i przyczyniła się do łagodnego rozwiązania problemu. I tak w tych krytycznych dniach rząd polski był głuchy na syrenie śpiewy z niektórych stron. Owszem, było to prawdą, ponieważ Polska miała roszczenia terytorialne do Czechosłowacji. Poza tym polska rezerwa była spowodowana brytyjską próbą nakłonienia Rosji do wzięcia udziału w negocjacjach monachijskich. Odpowiedziałem więc, że ja również uważam porozumienie niemiecko-polskie za odporne na kryzys.
W końcu akcja Führera dała Polsce możliwość zdobycia terytorium Olzy i uzyskania innych pożądanych korekt granic. Zgodziłem się, że postawa Polski ułatwiła Niemcom sprawę. Lipski wytoczył wówczas obszerny argument na potwierdzenie znaczenia dla Polski Gdańska jako wolnego miasta. Również polityka wewnętrzna utrudniała ministrowi spraw zagranicznych Beckowi wyrażenie zgody na przyłączenie Gdańska do Rzeszy. Minister zastanawiał się więc teraz, jak usunąć ewentualne przyszłe tarcia o Gdańsk. Jego pomysł polegał na zastąpieniu statutu Ligi Narodów umową polsko-niemiecką, która obejmowałaby wszystkie kwestie dotyczące Gdańska. Podstawą umowy miało być uznanie Gdańska za miasto niemieckie, ze wszystkimi wynikającymi z tego prawami, przy jednoczesnym zagwarantowaniu mniejszości polskiej wszystkich praw gospodarczych. Gdańsk miał pozostać wolnym miastem, a Unia Celna z Polską miała trwać nadal. Wyraziłem ubolewanie z powodu takiego punktu widzenia. Wprawdzie przyłączenie Gdańska do Niemiec mogłoby spowodować trudności polityczne dla ministra Becka, ale nie można było przeoczyć, że Führerowi również nie byłoby łatwo bronić przed swoim narodem gwarancji polskiego korytarza. Cóż, moja propozycja miała na celu trwałe rozwiązanie stosunków polsko-niemieckich, a w tym celu usunięcie wszelkich możliwych przyczyn frustracji. Nie było więc moim zamiarem wdawanie się w dyplomatyczną gadaninę. Jak Lipski mógł się przekonać z wielu przemówień, Führer zawsze szeroko patrzył na kwestię polsko-niemiecką. Sam niedawno mówiłem w jego obecności prasie zagranicznej, że dobre stosunki z Polską należą do fundamentów niemieckiej polityki zagranicznej. Lipski podziękował mi za to, co powiedziałem i wrócił do proponowanego dwustronnego porozumienia w sprawie Gdańska. Powiedziałem mu, że nie mogę powiedzieć nic ostatecznego w tej sprawie, ale że propozycja nie wydaje się być taką, którą można by łatwo wprowadzić w życie. Ze swej strony zapytałem, co Beck sądzi o mojej propozycji eksterytorialnej autostrady i dwutorowej kolei przez korytarz. Lipski nie był w stanie udzielić oficjalnej odpowiedzi. Osobiście uważał, że pomysł ten może przynieść owoce i doprowadzić do ewentualnego rozwiązania, w tym czy w innym kierunku. Następnie więc odniosłem się krótko do niedawnej emisji polskich znaczków pocztowych, które były przeznaczone do ruchu z Gdańskiem i niejako opisywały miasto jako polskie. Oświadczyłem więc ostatecznie, że warto by było zastanowić się nad propozycjami niemieckimi i ocenić je w świetle złożonych stosunków polsko-niemieckich. W ogóle. Obu stronom z pewnością zależało na stworzeniu czegoś trwałego i doprowadzeniu do stabilizacji. Oczywiście nie można było tego zrobić z dnia na dzień. Gdyby więc Beck spokojnie przemyślał nasze propozycje, być może ujrzałby je w bardziej pozytywnym świetle. Negocjacje były kontynuowane na początku stycznia 1939 roku, kiedy na moje zaproszenie Beck złożył wizytę w Niemczech. 5 stycznia odbył długą rozmowę z Adolfem Hitlerem w Berchtesgaden, po której nastąpiła rozmowa pomiędzy polskim ministrem spraw zagranicznych a mną w Monachium. Wyniki nie były szczególnie zachęcające. Chociaż postawa Becka nie była całkowicie negatywna. Powiedział mi, że jest to bardzo trudny problem, ale że będzie doradzał swoim kolegom w rządzie, aby szukali rozwiązania. Wątek nie został więc przecięty, a ja zostałem zaproszony do Warszawy. Pojechałem tam kilka tygodni później, 25 stycznia. Tam również negocjacje nie poczyniły żadnych realnych postępów. Beck ograniczył się do opisania własnych trudności, a ja ponownie wskazałem na niemożliwe położenie niemieckiej grupy etnicznej w Polsce i zwróciłem uwagę, że korytarz uwłacza niemieckiej godności. Beck obiecał, że spotka się z nami w sprawie narodowościowej i dalej będzie badał inne problemy. Pod koniec naszych rozmów w Warszawie zaprosiłem polskiego ministra spraw zagranicznych do złożenia oficjalnej wizyty w Berlinie, a 21 marca powtórzyłem to zaproszenie ambasadorowi Lipskiemu,
dając mu ponownie do zrozumienia, że Führer jest gotów zagwarantować granice Polski po uregulowaniu kwestii Gdańska i autostrady. Podkreśliłem, że żaden poprzedni rząd niemiecki nie byłby w stanie zaoferować takiej gwarancji. Ale Beck nie przyjechał do Berlina, pojechał do Londynu. 21 marca rząd brytyjski zaproponował w Warszawie, Paryżu i Moskwie, aby rządy czterech państw złożyły formalną deklarację, zapowiadającą natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji na temat wspólnych działań mających na celu przeciwstawienie się zagrożeniu niepodległości któregokolwiek z państw europejskich. Niezwłocznie po złożeniu deklaracji sygnatariusze mieli rozpocząć badanie każdej szczególnej sytuacji wymagającej takiego badania i ustalić, jakie kroki należy podjąć. W Polsce ta brytyjska propozycja spotkała się z oporem. Proponowane konsultacje w żaden sposób nie satysfakcjonowały rządu warszawskiego, który domagał się stanowczego zaangażowania Wielkiej Brytanii. W związku z tym pan Chamberlain, premier Wielkiej Brytanii, oświadczył w Izbie Gmin 23 marca. Nie jestem jeszcze w stanie złożyć oświadczenia w sprawie konsultacji, które odbyły się z innymi rządami w wyniku ostatnich wydarzeń. Tymczasem Beck polecił polskiemu ambasadorowi w Londynie zaproponować rządowi brytyjskiemu sojusz angielsko-polski. Propozycja ta została złożona brytyjskiemu ministrowi spraw zagranicznych 24 marca. Nie ulega wątpliwości, że Lord Halifax dał polskiemu ambasadorowi obietnicę brytyjskiego poparcia, tam i wtedy. Nawet jeśli ta obietnica nie była jeszcze ubrana w formę wyraźnej brytyjskiej gwarancji dla Polski, to jednak skłoniła Becka do poinstruowania Lipskiego w Berlinie, by formalnie odrzucił niemieckie propozycje, które były przedmiotem negocjacji od miesięcy. Późniejsze oświadczenie pana Chamberlaina w Izbie Gmin, że gwarancja dla Polski została udzielona dopiero 31 marca, po odrzuceniu przez rząd warszawski niemieckich żądań z 26 marca, zostało już definitywnie obalone przez dokumenty odkryte po zajęciu Warszawy jesienią 1939 roku. Należał do nich raport z 29 marca Raczyńskiego, ambasadora polskiego w Londynie, do polskiego ministra spraw zagranicznych. Wynikało z niego, ponad wszelką wątpliwość, że brytyjską obietnicę wsparcia otrzymał już 24 marca, w każdym razie ustnie. Kiedy 26 marca Lipski wręczył mi memorandum swojego rządu, co istotne, niedopuszczone jako dowód w Norymberdze, jego treść była całkowitym zaskoczeniem. Niemieckie propozycje dotyczące zwrotu Gdańska i eksterytorialnych szlaków komunikacyjnych przez korytarz zostały w nim brutalnie odrzucone, a Lipski zaostrzył sytuację swoją odpowiedzią na naszą ponowną próbę wyjaśnienia mu konieczności przywrócenia Gdańska do Rzeszy. Polacy stwierdzili: realizować dalej plany niemieckie, zwłaszcza te dotyczące powrotu Gdańska do Rzeszy, oznaczają wojnę z Polską. Kiedy doniosłem o tym oświadczeniu, a raczej o tej groźbie, która stała w ostrej sprzeczności z naszym porozumieniem z 1934 roku Führerowi, przyjął tę wiadomość bardzo spokojnie, ale polecił mi poinformować polskiego ambasadora, że znalezienie rozwiązania jest oczywiście niemożliwe, jeśli mówi się o wojnie. 6 kwietnia Beck był w Londynie. Tam zawarł wstępny układ o wzajemnej pomocy z Wielką Brytanią i Francją. W komunikacie zapowiadającym ten układ napisano, że ma on być później zastąpiony układem stałym. Odpowiedź Niemiec na tę brytyjsko-polską akcję nadeszła 28 kwietnia 1939 roku. Tego dnia wręczyłem Lipskiemu memorandum wypowiadające umowę polsko-niemiecką z 1934 roku o niestosowaniu przemocy. W memorandum tym stwierdzono, że Polska, zawierając układ z Wielką Brytanią, przyjęła na siebie zobowiązania polityczne wobec trzeciego mocarstwa. Odrzuciła więc proponowane przez Niemcy uregulowanie kwestii Gdańska i stosunków dobrosąsiedzkich. Umowa angielsko-polska
stanowiła rażące naruszenie deklaracji polsko-niemieckiej z 26 stycznia 1934 roku, którą w ten sposób unieważniła sama Polska. Polsko-angielski pakt o wzajemnej pomocy stanowił nie tylko pogwałcenie polsko-niemieckiego paktu o nieagresji i przyjaźni z 1934 roku, wykluczał on użycie siły w jakimkolwiek sporze pomiędzy Polską a Niemcami. Jednak Polska zobowiązała się wręcz do ataku na Niemcy w przypadku sporu między Niemcami a Wielką Brytanią. Dla nas jeszcze bardziej istotne było to, że pakt angielsko-polski pozostawał w ostrej sprzeczności z protokołem dodatkowym do układu monachijskiego, który sporządził sam pan Chamberlain. Protokół ten wyraźnie stanowił, że Niemcy i Wielka Brytania w żadnym wypadku nie będą zaciągać zobowiązań politycznych bez wcześniejszych konsultacji, niezależnie od tego, co się wydarzy. Tę brytyjską politykę wspierała wiadomość, którą prezydent Roosevelt skierował do Hitlera i Mussoliniego 14 kwietnia 1939 roku. Żądała ona od Niemiec i Włoch, ale nie od mocarstw zachodnich, zapewnienia, że ich siły zbrojne nie zaatakują terytorium lub posiadłości żadnego z ponad 30 wymienionych państw europejskich i pozaeuropejskich. Mimo okrutnego zawiedzenia nadziei, jakie naród niemiecki pokładał w 14 punktach Wilsona, stosunki między Niemcami a USA wkrótce znów stały się niezadowalające. Podżegająca do wojny działalność amerykańskich ambasadorów w Paryżu i Londynie, którzy cieszyli się szczególnym zaufaniem pana Roosevelta, zostały ujawnione w dokumentach odkrytych najpierw w Warszawie, a później we Francji. Ten amerykański wpływ być może wyjaśnia dwuznaczną postawę rządu brytyjskiego w tym doniosłym okresie. W USA działały silne i potężne siły, które od dawna naciskały na wojnę z Niemcami. Do tego zachowanie Anglii. Co by było, gdyby Irlandia zbliżyła się wtedy do Niemiec i zawarła z nimi sojusz bezpośrednio przeciwko Anglii? Czy Niemcy nie zostałyby słusznie oskarżone o wtrącanie się i mącenie wojny? Nie inaczej było w kwestii polskiej. Co dawało Wielkiej Brytanii prawo do takich działań w Europie Wschodniej? Nie mogła powołać się nawet na prawo ustanowione zwyczajem, gdyż nigdy w swojej historii Anglia nie udzieliła automatycznie działającej gwarancji państwu w Europie Wschodniej. W rezultacie Polska nie tylko nie była już gotowa do porozumienia z Niemcami, ale wręcz powróciła do bardziej zdecydowanej linii przeciwko mniejszościom niemieckim. Wczesne lato 1939 roku charakteryzowało się więc rosnącym napięciem w Europie, a jeszcze w maju 1939 roku wpływowi polscy politycy mówili o rychłym marszu na Berlin. Wielka Brytania, chcąc namówić jak najwięcej państw do przyłączenia się do gwarancji i wzmocnienia pierścienia wokół Niemiec, poszła jeszcze dalej. Do Wielkiej Brytanii dołączyła Francja, a ta antyniemiecka koalicja została w połowie kwietnia uzupełniona o brytyjsko-francuską gwarancję dla Rumunii i Grecji, a w maju o porozumienie między Wielką Brytanią, Francją i Turcją. Rozpoczęto też negocjacje z Moskwą, aby przekonać także Związek Radziecki do zawarcia sojuszu wojskowego przeciwko Niemcom. Brytyjska polityka okrążenia napełniała mnie coraz większym niepokojem, a ten Cauchemar de Coalition, jak nazwał go Bismarck, również przysporzył mi wielu bezsennych nocy. Wobec takiego rozwoju sytuacji zawarliśmy 22 maja pakt przyjaźni i sojuszu z Włochami. Co więcej, po niepowodzeniu mojej wizyty w Warszawie już wcześniej, doradzałem Führerowi przygotowanie drogi do negocjacji z Rosją, aby zapobiec ostatecznemu okrążeniu Niemiec. Gdy opuszczałem Berlin, nie wiedziałem nic o rzekomym zamiarze Führera zaatakowania Polski i nie wierzę, że na tym etapie podjął on już ostateczną decyzję. Oczywiście, napięcie w stosunkach z Polską stało się ostre, a na początku sierpnia
Hitler powiedział hrabiemu Ciano, że jest zdecydowany rozwiązać problem korytarza gdańskiego za wszelką cenę. Ostatecznie niemieckie próby uniknięcia wojny, negocjacje z Hendersonem, są brytyjską odpowiedzialnością za niepowodzenie ostatniego niemieckiego podejścia do Polski. Sytuacja po moim powrocie była o wiele bardziej napięta niż w chwili wyjazdu. Nie dość, że polski nacisk na Gdańsk i zamieszkałe przez Niemców regiony w korytarzu jeszcze bardziej się nasilił, to jeszcze doszło do incydentów granicznych. Pierwsza kulminacja kryzysu nastąpiła następnego dnia po moim powrocie do Berlina. Dopiero wtedy dowiedziałem się, że podczas mojej nieobecności Hitler, który przebywał na górze Obersalzberg, odbył bardzo poważną rozmowę z ambasadorem brytyjskim, który przekazał mu list od premiera. Wyjaśniał on, że konflikt zbrojny między Niemcami a Polską spowoduje, że Wielka Brytania wejdzie na ring. Hitler powiedział sir Hendersonowi, a 23 sierpnia potwierdził to w liście do pana Chamberlaina, że jest zdecydowany rozwiązać problem korytarza gdańskiego i że nie będzie dłużej tolerował polskich prowokacji. I przez to wszelkie brytyjskie działania militarne musiałby uznać za zagrożenie dla Rzeszy, a w razie ich podjęcia musiałby niezwłocznie zmobilizować Wehrmacht. Sytuacja osiągnęła całkowity impas i Führer wyjechał do Berlina. Rankiem po powrocie z Moskwy, tego dramatycznego poranka 25 sierpnia, omówiłem z Führerem list pana Chamberlaina i zasugerowałem, że należy podjąć kolejne kroki w stosunku do Wielkiej Brytanii. Wkrótce po naszej rozmowie powiedziano mi, że czynimy przygotowania wojskowe. Na tym etapie Hitler, jak sądzę, nie wierzył, że Wielka Brytania rozpocznie wojnę o Polskę. Wczesnym popołudniem urzędnik brytyjskiego MSZ poinformował mnie, że brytyjsko-polskie porozumienie, zawarte dość nieformalnie 6 kwietnia, zostało ratyfikowane. Pośpieszyłem z tym raportem do kancelarii Rzeszy, aby uzmysłowić Führerowi konieczność odwołania jego dyspozycji wojskowych. Powiedziałem, że ratyfikacja gwarancji brytyjskiej dla Polski oznacza wojnę z Anglią, jeśli uderzy on przeciwko Polsce, i że konieczne jest natychmiastowe wstrzymanie rozkazu marszu. Führer przyjął mój podekscytowany komunikat bez sprzeciwu. On również był zaskoczony, a po krótkim namyśle powiedział mi, że włoski ambasador poinformował go rano, że Włochy nie uznają swojego sojuszu z Niemcami za obowiązujący w przypadku wojny między Niemcami a Polską. Hitler był przekonany, że Rzym poinformował Londyn o tym włoskim stanowisku i że to doprowadziło do ratyfikacji paktu angielsko-polskiego. Hitler natychmiast wezwał pułkownika Szmunta, swojego wojskowego adiutanta, ale Szmunta nie udało się znaleźć. Na jego miejsce po krótkiej przerwie pojawił się generał pułkownik Keitel i Führer zapytał go, czy można jeszcze zatrzymać ruchy wojsk. Kiedy Keitel odpowiedział twierdząco, Führer wydał odpowiedni rozkaz, wyjaśniając, że właśnie wezwałem go, aby poinformować go o ratyfikacji porozumienia angielsko-polskiego i że potrzebuje czasu na negocjacje. Niewątpliwie. Hitler uważał, że przez tę decyzję stracił twarz w oczach swojej armii i wydawało się, że jest za to odpowiedzialny, gdyż wyraźnie dał mi do zrozumienia, że jest zirytowany. Ta sytuacja psychologiczna zdawała się wyjaśniać, dlaczego nie zostałem wezwany do omówienia wydarzeń w ciągu kilku następnych dni i dlaczego Hitler zajął się sprawą polską całkowicie samodzielnie. Dopiero 28 sierpnia poproszono mnie o udział w rozmowach z sir Hendersonem. Jeszcze 25 sierpnia Hitler powiedział brytyjskiemu ambasadorowi, że gdy tylko pozbędzie się polskiego problemu, będzie gotów zawrzeć pakt o pomocy z Wielką Brytanią, która to propozycja nawet w opinii Hendersona nie mogła być zignorowana. Samolot Hitlera zabrał więc sir Hendersona do Londynu na konsultacje z jego rządem, a od 26 do 28 sierpnia brytyjski gabinet omawiał ustną deklarację Führera. O godzinie 17 28 sierpnia Henderson odleciał do Berlina, zabierając ze sobą memorandum swojego rządu. Tak otworzyła się ostatnia faza kryzysu. Zaledwie 3 godziny przed odlotem do Berlina, o godzinie 14, 28 sierpnia rząd brytyjski wysłał telegram do Warszawy z zapytaniem,
czy rząd polski upoważni go do poinformowania rządu niemieckiego o gotowości Polski do podjęcia bezpośrednich rozmów z Niemcami. Czytelnika raportu wydanego przez rząd brytyjski po wybuchu wojny może uderzyć fakt, że nie zawiera on tego polskiego zapewnienia. A musiało ono wpłynąć do Londynu między godziną 14, kiedy rząd brytyjski wysłał swoje zapytanie, a godziną 17, kiedy Henderson wyjechał do Berlina. Jednak tekst tej polskiej odpowiedzi, który wciąż jest utrzymywany w tajemnicy, ma dość duże znaczenie dla oceny późniejszych wydarzeń. Pan Chamberlain uroczyście oświadczył 1 września, że wszystkie istotne dokumenty są upubliczniane. Jednak tego najistotniejszego dokumentu brakuje. Jedynym wyjaśnieniem tego uderzającego faktu jest to, że rząd polski nie odpowiedział bez zastrzeżeń tak, że w rzeczywistości nie zgodził się na negocjacje. Tam i wtedy. Odpowiedź Polski zawierała osławione, dyplomatyczne tak, które w rzeczywistości oznacza nie. Zachowanie Polski w dniach 30 i 31 sierpnia uzasadnia wniosek, że wbrew brytyjskiemu memorandum z 28 sierpnia nie opowiedziała się ona za natychmiastowym wznowieniem bezpośrednich negocjacji. Mój obrońca w Norymberdze poprosił o przedstawienie odpowiedzi Polski z 28 sierpnia przez rząd brytyjski, ale sąd odrzucił ten wniosek. O godzinie 18.45 następnego dnia, to jest 29 sierpnia, Henderson został poproszony o stawienie się w kancelarii Rzeszy. Podczas tej rozmowy brytyjski ambasador wyrażał się bardzo gwałtownie i dał się ponieść do tego stopnia, że uderzył pięścią w stół. Po tym Hitler, jak później powiedział Hessowi, chciał przerwać rozmowę. Zrobiłby to, gdyby moja interwencja nie zdołała ich obu uspokoić i zapobiec załamaniu. Powiedziałem Hendersonowi, że w ciągu dnia otrzymaliśmy poufną informację o powszechnej mobilizacji w Polsce. Zwróciłem też mu uwagę na fakt, że Niemcy na próżno czekają na polskiego negocjatora. Tak, że kwestia ewentualnych propozycji nie może już być traktowana jako aktualna. W ostatecznym dążeniu do ugody przeczytałem jednak ambasadorowi propozycje, które Hitler sam podyktował i które przekazał mi z dokładnymi instrukcjami. Propozycje te szczegółowo wyjaśniłem. Postępowanie Polski można wytłumaczyć tylko i wyłącznie dwoma faktami, które po raz pierwszy zostały częściowo ujawnione dopiero na procesie norymberskim. 1. Rząd brytyjski nie tylko nie podjął w Warszawie żadnych konkretnych działań w celu rozwiązania problemu polsko-niemieckiego, ale nawet określił ewentualną wizytę Becka w Berlinie jako niepożądaną. Najwyraźniej obawiano się, że w rozmowie z Hitlerem Beck zgodzi się mimo wszystko na pokojowe rozwiązanie. I po drugie, oczywiście poinformowany o planach niemieckiej opozycji Lipski uważał, że wybuch wojny będzie sygnałem do puczu wojskowego w Niemczech, który usunie Adolfa Hitlera, a Wojsko Polskie znajdzie się w Berlinie najpóźniej za 6 tygodni. Poglądy Lipskiego są zrozumiałe teraz, gdy z zeznań w Norymberdze wiadomo, że niemieccy spiskowcy, do których należeli ministrowie, szef sztabu generalnego, generałowie i wysocy urzędnicy państwowi, błagali w tamtych dniach Wielką Brytanię, by nie szła na żadne ustępstwa wobec niemieckich życzeń. Wielka Brytania miała pozostać nieugięta, a wtedy wybuchłaby wojna, w której armia odmówiłaby posłuszeństwa Hitlerowi, aby Anglia i spiskowcy mogli wspólnie obalić Hitlera i narodowo-socjalistyczny reżim. Dziś nie ma już wątpliwości, że gdyby Brytyjczycy podjęli odpowiednie działanie w Warszawie w tych ostatnich 2 dniach sierpnia, rozwiązaliby kryzys i zażegnali niebezpieczeństwo wojny. Fakt, że Wielka Brytania świadomie zrezygnowała, pokazuje, że była zdecydowana walczyć. My oczywiście nie wiedzieliśmy wtedy, że Wielka Brytania liczyła na grupę spiskujących żołnierzy i polityków i w ten sposób miała nadzieję na łatwe zwycięstwo nad Niemcami. Z tego powodu spiskowcy ponoszą znaczną część winy za wybuch wojny. Udaremnili oni wszystkie nasze wysiłki na rzecz pokojowego rozwiązania w tych ostatnich dniach sierpnia i prawdopodobnie przechylili szale w momencie, gdy ważyła się decyzja Wielkiej Brytanii o wojnie lub pokoju. Tragedią Europy jest to, że wojna między Wielką Brytanią a Niemcami
wybuchła z powodu problemu Gdańska i korytarza. Koniec przytoczonego fragmentu. Były to wszystko oryginalne słowa spisane w Norymberdze przez Ribbentropa. Jest to kopalnia wiedzy. Bardzo mi przykro, że nikt tego wcześniej nie tłumaczył na polski. Dajcie znać na Discordzie, czy wam się podobało. Jeżeli tak, to możemy kontynuować serię i zajrzeć w umysły innych nazistów. Trzymajcie się.